Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowni państwo dyrektorowie. My, społecznicy, pracujemy dla społeczności Lublina. Pracujemy i walczymy od bardzo wielu lat. Ja zaczęłam od 2011 roku w obronie zimnych dołów, wąwozów i suchych dolin. Wtedy mówiliśmy, że suche doliny to płuca miasta. Teraz doszły górki czechowskie. Proszę państwa, to nie są żarty, to nie jest bagatela. Zwracam się do państwa i proszę o rozsądek. To, co chcecie państwo zrobić, to jest morderstwo na przyrodzie. Nie wolno tego czynić, dlatego że Lublin liczy ponad 300 tysięcy. Skupiłam się, licząc, ile jest osób, dzieci w tej grupie największego ryzyka. To są emeryci, nie będę mówić seniorzy, emeryci, to są ludzie niepełnosprawni, to są niemowlęta, to są dzieci i kobiety w ciąży, które bardzo często nie mogą donosić ciąży ze względu na skażenie powietrza. I dlatego, jeśli państwo nie skupicie się na ochronie przyrody, na ochronie zieleni, na zadbaniu tego, co niesie zdrowie i życie dla ludzi, społeczeństwo będzie coraz bardziej chore, słabe i niewydolne. Czy ktoś pofatygował się policzyć, ilu ludzi chodzi na zwolnienia lekarskie? Czym te zwolnienia lekarskie są spowodowane? Na co ci ludzie, na jakie choroby zapadają? Kardiologia, astma, alergia, niewydolność krążenia i tak dalej. Prosiłam od roku państwa radnych wszystkich o sesję nadzwyczajną i zaproszenie lekarzy, którzy by w tej mogli wytłumaczyć wszystkim radnym, może nawet oświecić ich spojrzenie na stan zdrowia tych mieszkańców Lublina. Tak ciężko jest zorganizować sesję nadzwyczajną, która by świadczyła o i wyjaśniła, jaki jest stan zdrowia i dlaczego jest tak źle w Lublinie, dlaczego jest tak brudno. Dlaczego to powietrze jest tak nieczyste? Dlaczego nie ma czytników urządzeń do odczytywania stanu powietrza? Jest jedyne urządzenie na cały Lublin. Czy to powietrze jest rzeczywiście tak czyste i zdrowe, czy po prostu jest tak źle, że potrzebne jest tylko jedno urządzenie? Jest 27 rad dzielnic i powinno być 27 urządzeń, co najmniej, żeby wiedzieć, w jakim środowisku dany człowiek się znajduje. Więc nie wiem, jak mamy mówić, jak mamy prosić pana prezydenta, państwa radnych, jeśli to do państwa nie trafia. Jeśli do państwa radnych to nie trafia. Przecież ci emeryci, renciści mają zabierany podatek. Te pieniądze idą na państwa garze, na państwa dietę. Czy to nie jest wstyd? To jest ogromny wstyd, że renciści, emeryci, niepełnosprawni utrzymują Radę Miasta i urzędników. Panie radny, proszę nie przeszkadzać. Dlatego zwracam się z ogromną prośbą. Zofia Polska. Dlatego zwracam się z ogromną prośbą o refleksję, o rozsądek. Zostawcie nam tę przyrodę, która daje nam różnicę temperatur, co najmniej 5 stopni. W tej chwili w zimnych dołach jest 28, tutaj jest 33. To jest ta różnica. Betonując dalej Lublin, spowodujemy to, że ludzie się będą dusić, nie będą wychodzić z domów, będą wpadać w depresję. Kto tym ludziom pomoże? Czy nie najwyższa pora skupić się i usiąść, wszyscy radni, usiąść się i zastanowić, jak pomóc tym najsłabszej grupie mieszkańców. Co stworzyć, co zrobić, żeby ci ludzie mogli żyć w godnych warunkach, żeby mogli pójść na spacer, żeby cieszyć się tą resztką życia, jaką mają emeryci, niepełnosprawni, którym i tak los zgotował ciężkie życie. Dlatego zwracam się, panie prezydencie, bardzo prosimy, każdy, kto na tej sali jest, jest zdrowy, bo pracuje, ale nikt nie wie, kto będzie za 5 minut, jutro. Także ja państwu życzę dużo zdrowia i bardzo, bardzo gorąco proszę, wczujcie się w sytuację grupy ludzi najsłabszych, tych dzieci, które się nie mogą narodzić ze względu na skażone powietrze, na ciężarne kobiety, które są bardzo słabe.
nie mogą donosić ciąży, na martwe płody. Zastanówcie się, co dalej będzie z tym pokoleniem naszym lubelskim i nie tylko. Dziękuję. Dziękuję.